Siatkarka gdańskiego AZS, medalistka Mistrzostw Świata i Europy, brązowa medalistka Igrzysk Olimpijskich w Tokio i Meksyku, wielokrotna reprezentantka Polski. Zapraszamy na spotkanie z Krystyną Krupą. W Meksyku to były fajne, zabawne rzeczy. Jeszcze taką zabawną historię, jaką nam zrobił trener Poburka, był nasz trener z Tokio, który potem trenował Meksykanki. Zorganizowała jedna z jego zawodniczek, która miała bogatą rodzinę, taki tam przygotowała przyjęcie, no takim pałacu, właściwie olbrzymim domu, parku, przyjęcie z pięknym jedzeniem meksykańskim. No i pan trener nam zrobił taką niespodziankę. Były specjalne tam placki takie pieczone meksykańskie i do tego były sosy. No i trener mówi, ten sos zielony jest najlepszy dziewczyny, a okazało się, że to był sos taki najbardziej pikantny. I jak myśmy wzięły ugryzły, to potem latałyśmy wkoło tego parku, bo nie mogłyśmy sobie dać radę nawet po wypiciu wody. No, ale to takie były drobne zabawy. Druga historia taka, jesteśmy na przyjęciu w ambasadzie polskiej w Meksyku i no, bawimy się świetnie. Taki był pan ambasador Majszak, bardzo sympatyczny, taki żywiołowy, no, komunikatywny człowiek. No i zrobił tam jakieś takie nam przyjęcie drobne, wieczorne, tam jakieś lampiony, śmony, takie w stylu meksykańskim. No i były trochę jakieś tam napoje. No i przynosi kelner napój taki brązowy. Wydawało mi się, że to Coca-Cola. Złapałam tą Coca-Colę, a to było whisky, więc zrobiłam z siebie pośmiewisko, bo było to w ogóle, jak to łyknęłam, to nie wiedziałam, że mam biec, żeby to wypluć jak najszybciej. I potem była zabawa przez wiele dni, jak to grupowa piła whisky zamiast Coca-Coli.